Dwa bardzo interesujące projekty realizować będzie w najbliższym czasie Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe w kooperacji z Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Oba projekty związane są z 300-leciem naszego miasta, czyli Mała Akademia 300-lecia Suwałk, program prezentowany czy adresowany do dzieci. Spotkania z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta będą odbywały się raz w miesiącu, w niedzielę. Podczas spotkań dzieci poznają historię Suwałk. Opowieści o różnych ciekawych wydarzeniach, ciekawych ludziach, które miały miejsce w naszym mieście na poziomie przyswajalnym właśnie przez najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Pierwsze spotkanie z dziećmi już za nami. Bohaterami byli Jadźwingowie. Doskonałym uzupełnieniem tej wiedzy o pradawnym plemieniu będzie planowana przez muzeum na czerwiec wystawa pod tytułem Jadźwingowie – Zapomniani Wojownicy. Bohaterów spotkań z historykami jest więcej. O Kamedułach i ich wsi nad Czarną Hańczą, która dała początek miastu, o tym jak 300 lat temu wyglądały i jak z biegiem czasu zmieniały się Suwałki, o złotym wieku naszego miasta, Marii i Alfredzie i sąsiadach z jednej ulicy, tajemnicach ulicy Kościuszki, mieście jakie zapamiętali wasi rodzice, patronach suwalskich ulic, stuleciu niepodległości, zwyczajach naszych przodków. Także jak widzicie Państwo, to tak obejmuje tematycznie najważniejsze, najciekawsze sprawy związane z historią naszego miasta. Drugi z projektów adresowany jest do osób dorosłych. W każdą drugą środę miesiąca odbywać się będą również spotkania z historykami, ale nie tylko. Działo się w Suwałkach, to z kolei środowe, raz w miesiącu, opowieści dla dorosłych o prezentujące przede wszystkim ludzi, osobowości związane z naszym miastem, pracujące i tworzące w naszym mieście. Pierwsze spotkanie z panią Katarzyną Drogą, która napisała książkę o Aleksandrze Piłsudskiej przy też dużej współpracy z Muzeum im. Marii Konopnickiej, z naszymi historykami, w związku z tym w dużej części jakby związane z muzeum i z naszym miastem. Ten cykl poświęcony będzie najróżniejszym wydarzeniom. Chcemy, żeby ludzie zajmujący się historią opowiadali właśnie o swoich pasjach, o tym, co odkryli, o tym, czego szerzej nie wiemy, a jest bardzo ważne i interesujące. 10 spotkań co miesiąc, w każdą drugą środę miesiąca w Muzeum Marii Konopnickiej, bo zależy nam na tym, żeby też zbudować frekwencję w tym nowym naszym muzealnym obiekcie. Te 10 spotkań inaugurujemy spotkaniem z panią Katarzyną Drogą, która opowie o Aleksandrze Piłsudskiej, jest autorką powieści biograficznej poświęconej tej postaci. Projekty dostały dofinansowanie głównie z dwóch źródeł. To też trzeba wyraźnie powiedzieć, że na pomoc towarzystwu składa się wkład partnerów, bo takimi partnerami w działaniu towarzystwa na co dzień jest Muzeum Okręgowe w Suwałkach, jest Archiwum Państwowe w Suwałkach. Luźniej współpracujemy z Wigielskim Parkiem Narodowym czy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, ale oczywiście tych podmiotów, które z nami współpracują, jest troszkę więcej, bo możemy mówić o Instytucie Pamięci Narodowej. Także tutaj staramy się być otwarci na współpracę z różnymi jednostkami, które zajmują się również naszym regionem. I proszę Państwa, w tym roku dostaliśmy dofinansowanie na zorganizowanie projektu Kompleksowa Ekspozycja Jadźwieska. To jest podjęcie czy przypomnienie, że przed 60 laty po raz pierwszy tak naprawdę poważniej pochylono się nad kwestią badań związanej z Suwalszczyzną i szwedzka grupa naukowców tutaj przyjechała z Uniwersytetu w Lund pod kierownictwem profesora Falka. Tutaj też podjęto badania językowe, badania archeologiczne, historyczne. Powstało kilka monografii z naszego terenu i to był taki początek poważniejszych badań nad Suwalszczyzną. Pojawi się również kolejny, już 19 tom rocznika towarzystwa. Jesteśmy już umówieni z Instytutem Pamięci Narodowym
i wspólnie z Archiwum Państwowym przygotujemy sesję, która będzie mówiła o niepodległości Suwałk, stuleciu tej niepodległości. Pamiętajmy, że w Polsce obchodzono 100 lat niepodległości, odwołując się do roku 18. Suwalszczyzna tę niepodległość odzyskała rok później. Zresztą ta sala, w której jesteśmy, no, też jest pamiątką po tych wydarzeniach. I to wydarzenie będzie miało miejsce w Archiwum Państwowym w połowie września, prawdopodobnie w dniu 12 września. Jak podkreślają projektodawcy, ich celem jest nie tylko popularyzacja wiedzy o lokalnej historii. Bardzo zależy im na budowaniu więzi mieszkańców z miastem i jego historią oraz aktywizacją Suwalczan. Chcielibyśmy, żeby to nie był tylko taki suchy wykład akademicki, ale raczej takie żywe spotkanie, dzielenie się właśnie tymi swoimi zbieranymi przez lata wiadomościami, ale w sposób taki żywy i ciekawy, przy kawie, herbacie, rozmowa z ludźmi, publiczność także jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby uczestniczyła w dyskusji, dopowiadała swoje wiadomości.